Porsche, Michael Schroeder, with Mike Pollan, great again. Wystarczy. Zanim przejdziemy do konkretów, wielkie wydarzenie w polskim internecie. Po latach prześladowań, banów i kasowania komentarzy, polscy patrioci spod znaku odzieży patriotycznej i mefedronu w końcu znaleźli swoje miejsce na ziemi. Polface, bo tak nazywa się nowy portal społecznościowy, jest nie tylko fascynującym miejscem dla badaczy dysleksji, ale też forum, gdzie toczą się ważne dyskusje, jak na przykład ta. Witam, doradźcie, czy mam się cieszyć z wyniku AfD? Z jednej strony wychwalają Wehrmacht i gardzą Polakami, z drugiej nie chcą nachodźców i powodują ból dupy lewactwa. Chyba to drugie ważniejsze, czyli się cieszyć. Łukasz, naprawdę nie wiemy, co ci powiedzieć, ale no chyba no, tak. Chyba się cieszyć. Póki co największym problemem portalu jest to, że ciężko odróżnić prawdziwych patriotów od troli, co chyba generalnie jest problemem ruchów narodowych. Ale portal jest za to bardzo user-friendly i sam wybiera na przykład zdjęcie w tle. A wszyscy wiemy, jakie to jest trudne i frustrujące zdjęcie z wakacji, czy zdjęcie z imprezy, zdjęcie z kajta, czy zdjęcie z czegoś tam innego, z kotkiem na przykład. I Polface rozwiązuje ten problem, bo wszyscy dostają takie zdjęcie. I to nie jest żart. Także super, od nas patriotyczna okejka i powodzenia chłopaki, świetna robota. A skoro już jesteśmy w temacie portali społecznościowych, w dzisiejszym odcinku chcieliśmy porozmawiać o szczepionkach. Pewnie słyszeliście o tej historii. Policja wciąż szuka rodziców, którzy uciekli z noworodkiem ze szpitala w Białogardzie. A mnie poinformował, że jako tata dziecka zagrażam jego zdrowiu i życiu. Powodem była odmowa zaszczepienia córki w pierwszej dobie życia oraz odmowa podania zastrzyku z witaminą K. Jeśli myślicie, że to jest odosobniony przypadek, to powiedzmy, że w 2012 nie zaszczepiono w Polsce 3000 dzieci, a w 2016 tych dzieci było już ponad 23 tysiące. I nie wszystkie przypadki kończą się równie spektakularnie jak historia rodziny z Białogardu, ale to każe zapytać, skąd bierze się to zjawisko, czyli moda na nieszczepienie własnych dzieci. No właśnie, o ile jeszcze do niedawna rodzice wiedzy o tym, jak leczyć swojego Pawełka, czerpali od tego pana, o tyle dzisiaj rodzice przeciętnego Brandona coraz częściej korzystają z porad tego eksperta. I oczywiście nikogo nie trzeba przekonywać, jak świetnym wynalazkiem jest internet. To współczesna biblioteka aleksandryjska, która łączy ludzi wszystkich kultur i zapewnia swobodny przepływ informacji. Pięknie powiedziane. Dziękuję. Problem się zaczyna, kiedy przestajesz się masturbować i zaczynasz szukać w Google porad medycznych. I Beata78 na forum Bizarz.pl mówi ci, że ten piekący ból pod łopatką, który czujesz, to nic groźnego i żebyś po prostu jadł więcej czosnku. I my, przygotowując się do tego odcinka, zrobiliśmy dokładnie to samo. To znaczy, nie jedliśmy czosnku, tylko zamiast o szczepionki zapytać lekarza, zapytaliśmy doktora Google'a. I już w pierwszych wynikach znaleźliśmy kilka bardzo, bardzo, bardzo ciekawych stron. Po 10 minutach klikania dowiedzieliśmy się, że szczepionki powodują autyzm. Wirus odry nie istnieje. Przemysł farmaceutyczny robi szczepionki ze ścieków medycznych i płodów. A w ogóle to lekarstwo na raka zostało już dawno odkryte, tylko koncerny farmaceutyczne są w globalnym spisku. Znacie tę narrację. I nawet się nie obejrzeliśmy, kiedy zaczęliśmy czytać o nazistowskich korzeniach Unii Europejskiej i oglądać to. Chodzi o to, żeby uczestnicy, czyli iluminaci, którzy, że tak powiem, zgromadzili się tutaj, są to hybrydy posiadające bardzo dużo genów reptiliańskich oraz też nasi światowi liderzy. Są to hybrydy, wiecie państwo, i nic dziwnego, że rodzic zaczyna panikować. Nie dość, że właśnie się dowiedział, że szczepionki mogą poważnie skrzywdzić jego dziecko, to jeszcze całym tym dymem kręcą jaszczurki z kosmosu. Co jest dosyć niepokojące, powinniśmy coś w końcu z tym zrobić, do diabła. Ale takie są roki internetu. Wchodzisz sprawdzić pocztę i chwilę później czytasz o tym, że Ziemia jest płaska, Hillary Clinton robi sobie kremy z płodów, a Keanu Reeves podróżuje w czasie. Ziemia nie jest płaska, tylko Ziemia jest wklęsła. Słońce jest w środku, a my po prostu po wewnętrznej... Ale okej, widzę, że się nie przebije, więc zostawmy to. W każdym razie postanowiliśmy zaczerpnąć wiedzę u źródła i weszliśmy na stronę najbardziej aktywnego głosu w całej tej antyszczepionkowej dyskusji, czyli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach, StopNop. Czyli tak, strona ma ponad 90 tysięcy polubień na Facebooku,
i pełne sensacyjnych nagłówków, niesamowitych doniesień. Można odnieść wrażenie, że trafiło się po prostu na The Best of Super Express. Na stronie jest m.in. ten artykuł zatytułowany To epidemia! Niemowlęta ponad 300 tysięcy razy w szpitalach, z którego dowiadujemy się, że częstsza hospitalizacja noworodków w Polsce jest wynikiem częstszych szczepień. Już w pierwszym zdaniu pada teza, że stan polskich niemowląt jest coraz gorszy. A nie jest, czego dowodzi raport powołany jako źródło tego właśnie artykułu. I w tym raporcie słowo niemowlęta pada raz w zdaniu w wyniku postępu medycyny przeżywają niemowlęta z problemami zdrowotnymi. No i to zdanie to jest raczej pozytywne. Raczej tak. Raczej tak. I to mówi nam o przynajmniej dwóch rzeczach. Pierwsza jest taka, że w wyniku postępu medycyny przeżywają niemowlęta z problemami zdrowotnymi. A druga jest taka, że autor artykułu najwyraźniej jest cwanym liskiem, bo zakłada, że nikt w ten raport nie kliknie. Otóż cwany lisku, my kliknęliśmy i dowiedzieliśmy się, że w ostatnich dwóch dekadach odnotowuje się w Polsce pozytywne zmiany, takie jak obniżenie się współczynnika umieralności i zmniejszenie zachorowalności na choroby zakaźne i że są to, o ironio, efekty upowszechnienia się szczepień. A przypomnijmy, jesteśmy ciągle na stronie, która próbuje nas przekonać, że szczepionki są szkodliwe. Jest też ta radosna grafika, z której dowiadujemy się, że w latach 80. dawka szczepień na jedno dziecko wynosiła 18 szczepionek, podczas gdy w 2017 wynosi już 40 szczepionek. I to dalej jest argument na to, że więcej szczepionek to więcej dzieci w szpitalach. I nawet nieważne, że to nie jest prawda. Ale czekaj, czekaj, jak to nie jest prawda, bo w 1800 w ogóle nie było szczepionek i jakoś nikt nie był hospitalizowany, więc jakby te dwa elementy w ogóle się nie przebijają. Nie było też antybiotyków i chemii w jedzeniu i wszyscy sobie w zdrowiu i szczęściu żyli po 33 lata. No i komu to przeszkadzało, żeby zaraz robić takie zamieszanie? No nie wiem, może ludziom, którzy chcieli dożyć do 40. I to jest niestety logika tej strony. Odra chroni przed rakiem i stwardnieniem rozsianym. Nie, nie chroni. Pewne wyselekcjonowane białka z wirusa odry mają właściwości antyrakowe, ale fakt, że jesteś chory na odrę, nawet w jednej tysięcznej nie chroni cię przed rakiem tak, jak szczepionka na odrę chroni cię przed odrą. Dobra, wytłumaczmy, jak działa strona Stop NOP na przykładzie. Bierzemy dwa przypadkowe fakty, na przykład filmy z Nicolasem Cage'em i ludzi, którzy topią się w basenach. Wrzucamy je do wiaderka, robimy szuruburu, abrakadabra, i wyciągamy taki wniosek. Ewidentnie widać, że aktywność zawodowa Nicolasa Cage'a powoduje, że ludzie topią się w basenach. Każdego dnia, od lat. Na Boga, Nicolas, przestań robić filmy. Nie może być tak, że tysiące ludzi giną, żebyś ty zrobił spokojnie, film. Spokojnie, spokojnie, Rafał. Nawet nie jesteś się, dobrym aktorem. Bo się znowu zapowietrzysz. Conner raptem. I te dwie statystyki są prawdziwe. I ta korelacja też jest prawdziwa, co nie znaczy, że prawdziwy jest wniosek, że filmy Nicolasa Cage'a zabijają. Chociaż widać, że zdania są podzielone. I oczywiście moglibyśmy teraz pokazać szereg wykresów, jak dzięki szczepionkom spadła zachorowalność na takie choroby jak odra, krztusiec czy błonica. Ale tego nie zrobimy, bo to są rzeczy oczywiste i nie mamy na nie czasu. Zresztą ruchy antyszczepionkowe nie zawsze twierdzą, że szczepionki nie działają. To, na czym się koncentrują, to tak zwane NOPy, czyli niepożądane odczyny poszczepienne, czyli po prostu powikłania. Krótko mówiąc, antyszczepionkowcy uważają, że szczepionki są bardziej szkodliwe niż choroba, przed którą mają chronić. I czasem po szczepionce rzeczywiście występuje negatywna reakcja organizmu. Zazwyczaj jest to lekka opuchlizna albo swędzenie. Pamiętacie to hasło z podstawówki? Oła, ale nie ma szczepionkę. Ja pamiętam. I to jest właśnie lekki NOP, ale są też ciężkie NOPy, nawet takie zagrażające życiu. Ale zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. W 2015 zaszczepiono ponad 350 tysięcy dzieci i ciężki NOP stwierdzono u 0,1%, czyli u trojga dzieci. Czyli spośród ponad 350 tysięcy zaszczepionych dzieci rozchorowało się troje. I to oczywiście jest smutne i każdy z tych przypadków jest smutny i nikt tutaj nie próbuje tego kwestionować, ale w tym samym momencie więcej dzieci w Polsce rozchorowało się po zjedzeniu plasteliny. I nie trudno zrozumieć, jak działa ten mechanizm. Waga emocjonalna przekazu, że taki jeden Piotruś z Krosna rozchorował się po szczepionce na świnkę, jest to wiele mocniejsza niż sucha statystyka, że tego samego dnia setki tysięcy dzieci się właśnie nie rozchorowały. Przecież żaden rodzic nie wrzuca na fejsa zdjęć ze spływu kajakowego ze swoim dzieckiem. Udany wyjazd, pogoda super, hashtag kolejny dzień bez polio. Część antyszczepionkowców zwraca uwagę na jeszcze inny, skądinąd ważny wątek. Czy państwo ma prawo decydować o tym, kto, co i kiedy wstrzykuje w nasze dzieci? Tylko w tej dyskusji też nie usłyszycie cytatów z Thomasa Jeffersona, a raczej to. Jest to terror, jest to gwałt na autonomii rodziny. Jest to holokaust na naszych dzieciach.
A gdyby przyszło wam do głowy wyskoczyć z kontrargumentem w postaci jakiegoś artykułu naukowego, to wiedzcie, że połowa literatury naukowej jest fałszywa. I to jest autentyczny cytat ze strony. I my oczywiście nie jesteśmy w stanie oszacować, która dokładnie połowa, ale wiemy przynajmniej o jednym sfałszowanym artykule tego pana, na którego rewelacyjnych rewelacjach w dużym stopniu został ufundowany ruch antyszczepionkowy. I teraz powiemy, co to za rewelacja. Ten pan nazywa się Andrew Wakefield i w 1998 opublikował pracę, w której wskazywał na związek między szczepionką MMR, to jest ta szczepionka na odrę, różyczka i świnkę, a autyzmem. I wnioski oparł na badaniu 12 dzieci, u których po podaniu szczepionki miało wystąpić zaburzenia behawioralne. I szybko się okazało, że wyniki badań zostały sfałszowane i nie ma żadnego związku między szczepionką a autyzmem. Wakefield został na bęckach wywalony z roboty, ale artykuł poszedł w świat. I 15 lat później, w 2013, CBOS zapytał Polaków, czy szczepionki mogą powodować autyzm. I Rafale, 21% odpowiedziało, że tak. Okej, ale zostawmy na chwilę statystyki. Kojarzycie makaki? Właśnie nie, wróćmy do nich. To są takie małpy z Azji. Otóż organizacja o nazwie Safe Minds postanowiła raz na zawsze udowodnić, że szczepionki powodują autyzm i z własnej kieszeni sfinansowały badania na makakach, które miało to potwierdzić. To są te małpki z Azji. Bardzo dobrze, widzę, że uważasz. Jakież było zdziwko, kiedy 6 lat i 36 martwych makaków później okazało się, że ich własne badanie dowodzi, że no sorry, ale nie ma takiego związku. Jakaż to musiała być niezręczna cisza w siedzibie Safe Minds. Antyszczepionkowcy to zresztą element większego zjawiska, jakim jest moda na kwestionowanie nauki, faktów i autorytetów. No bo na co komu dzisiaj autorytet, skoro jest Beata78 z forum wizaż.pl, która wyraźnie napisała: więcej czosnku! Inhalacja kryształami, przestańcie zamulać! I teraz tak, jesteśmy my, czyli dwóch pajaców z internetu, czy jak to ładnie ujął Kibakun01, dwa pedały z żydowskiej gazety. I my nic nie wiemy. Przeczytaliśmy tylko kilka artykułów i próbujemy być zabawni w internecie. Nam proszę nie ufać. Wybór jest taki. Z jednej strony są lekarze, którzy studiowali medycynę, robili badania, doktoraty, pisali książki i oni mówią, żeby szczepić. Z drugiej strony są ludzie, którzy twierdzą, że to wszystko to jedna wielka ściema i wszyscy lekarze siedzą w kieszeni karteli farmaceutycznych. I to jest państwa wybór, uwierzyć jednym albo drugim. A że decyzja o szczepieniu własnego dziecka to nie jest zmiana profilowego na fejsie, to postanowiliśmy na koniec przybliżyć wam sylwetki osób, które stoją za stowarzyszeniem Stop NOP. To jest Justyna Socha, wiceprzewodnicząca Stop NOP. Czy ona jest lekarzem? Nie, ona jest agentem ubezpieczeniowym. Ten pan to Włodzimierz Pawelec, członek zarządu. Czy on jest pediatrą? Nie, to specjalista do spraw obsługi i konserwacji maszyn. Ta pani to Agnieszka Kutyłowska, sekretarz zarządu. Może ona jest lekarzem? Nie, to pracownik administracyjny. A to jest sam prezes Stopno, pan Przemysław Cuskę. Próbowaliśmy znaleźć informacje o panu prezesie, ale bezskutecznie. Ostatecznie skontaktowaliśmy się z nim telefonicznie. W rozmowie przyznał, że on też nie ma wykształcenia medycznego, co za zaskoczenie, i w ogóle żadnego kierunkowego, i po prostu jest, no, pasjonatem tego zjawiska, tego tematu. No i super, to ważne, żeby mieć w życiu pasję. My też mamy pasję, mamy zajawkę na pływanie, baseny i nie może być tak, że 1000 biednych ludzi musi się utopić, żeby jakiś zwyrol z Hollywood mógł zrobić kolejny film. Dlatego założyliśmy stronę www.zatrzymaćnikolasacage.pl. Na stronie zbieramy podpisy pod petycją odwołanie premiery jego najnowszego filmu. Dość terroru na polskich kąpieliskach. Nie ma. Dziękujemy państwu. My się nazywamy Michael Carter, to było Make Poland Great Again. Oglądajcie nas w poniedziałek o 18 na gazeta.pl i na YouTubie i oczywiście po Facebooku. Dziękujemy.